Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas. Tak nam zleciał czas, zrobiła się przerwa chwilowa na kanale, ale wracam do Was. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze przez kilka dni ponagrywać na bieżąco. Oczywiście standardowo letnia kawa. Wczoraj był taki zabiegany dzień i jeszcze była taka aura na dworze. W Łodzi była taka mgła, że widoczność była mega ograniczona, a my akurat byliśmy przez pół dnia poza domem. Wróciliśmy, jak już było zupełnie ciemno. Ratowałam się dużym kubkiem kawy z McDonalda. Kawa z McDonalda to jest kawa, to jest moja jedyna taka, ja wiem, grzeszna przyjemność z maka, na którą sobie pozwalam raz na jakiś czas. Lubię, naprawdę lubię od nich kawę, może dlatego, że ja rzadko po prostu piję taką kawę, wiecie, kupioną gdzieś, więc jak już ją mam, to myślę sobie, Boże, jaka pyszna, jak pięknie pachnie, ale naprawdę jest tak aromatyczna, że jak ją miałam w samochodzie przez ileś tam czasu, bo nie wypiłam jej oczywiście na raz, to cały czas w tym samochodzie, co wsiadałam i wysiadałam, to czułam zapach tej kawy, także... I w ogóle pomyślałam sobie, że chciałabym sobie kupić kubek o pojemności 0,4, tak jak jest ten, dokładnie w takim designie, no ten jest papierowy, wiadomo, termokubek, bo ja mam termokubek półlitrowy, ale wiecie, taki z rączką, ciężki, taki a la termos, jak pracowałam w biurze, gdzie musiałam, nie mogłam odchodzić od stanowiska pracy przez dłuższy czas, bo też pracowałam na infolinii, więc miałam słuchawki z mikrofonem i musiałam przez dłuższy czas być na tych słuchawkach, to taki termokubek był dla mnie wtedy super pomocny, bo ja nie mogłam odejść od stanowiska pracy, iść do kuchni, zalać sobie kawę, więc w takim termokub kupiłam, ale on jest, mówię, duży, taki nieporęczny, do użytku domowego bardzo średni, ale wiem, że są też takie kubki, właśnie w takich designach, które mogłyby stać tutaj na biurku, bo tak jak na przykład, no ja teraz jestem mamą niemowlaka, więc też no nie mogę sobie usiąść, wiecie, delektować się kawą, nawet taką małą szklanką, czy takim małym kubeczkiem kawy, jest mi ciężko usiąść i od A do Z go wypić, więc na przykład wypiję trochę, mała się budzi, wstaje, potem wracam, ta kawa już jest letnia, a już mówiłam Wam, że ja jestem fanką picia gorących naprawdę, czy kawa, herbata, coś co ma być gorące, to musi być gorące, tak samo mam z obiadem, z zupą, ja nie cierpię letniego jedzenia, jeżeli ma być ciepłe, gorące, to musi być gorące, jeżeli jest to potrawa zimna, no to niech będzie zimna, ale jeżeli to jest przeznaczone do spożycia na ciepło, to dla mnie musi być gorące. Więc wracając do sedna, bo się strasznie rozwodzę, jeżeli wiecie, jaka marka, czy gdzie, dostanę taki fajny właśnie kubek w takim kształcie, o dużej pojemności, które będę mogła mieć do użytku domowego, to dajcie znać. Zajęłam się pakowaniem prezentów. Słuchajcie, miałam nawet zacząć trochę nagrywać, ale nie dałam rady, bo byłam z Alicją, więc miałam w tym pokoju leżaczek z jednej strony, z Alicją, która nie spała. Z drugiej strony wysypałam wszystko. Ja mam tutaj takie dosyć duże pudełko, w którym gromadzę już od 2 miesięcy chyba prezenty dla bliskich. Wysypałam to wszystko na podłogę, żeby pogrupować, co dla jednego dziecka, dla drugiego, dla trzeciego, dla męża, dla teściów. Po prostu wszystko mi się tutaj... Muszę zerknąć jakieś powiadomienia, bo ściszyłam telefon. Wszystko mi się tutaj piętrzyło. Najpierw sobie pogrupowałam. Potem przyniosłam torebki do pakowania prezentów. Strasznie bym chciała zapakować wszystko w pudełka, ale niestety ani nie mam tylu pudełek, ani nie mam czasu, bo wiecie, wrzucić do torebki to jest 30 sekund roboty, a pakować w papier i w pudełka to jest naprawdę dużo pracy. Ale na przykład mam takie ładne torebki. Zobaczcie, to są... Natalia mi kupiła. To są chyba torebki... Albo z Pepco, albo z Action, ale naprawdę są bardzo, bardzo ładne. Ta mi się strasznie podoba. Taka klasyczna, elegancka bardzo. Wydaje mi się, że to jest torebka bardzo pasująca na prezent dla faceta. To jest taka pastelowo-różowa ze srebrnymi, tłoczonymi napisami. Bardzo ładna. Chyba są... Myślę, że one nie są z Pepco. One są... Zaraz podejrzymy. Nie, z Pepco są te torebki, także słuchajcie, naprawdę bardzo ładne. I trochę torebek miałam z zeszłego roku, bo ja na przykład jak kupuję torebkę, ona jest ładna, to ja nie wyrzucam tych torebek, tylko przechowuję je na przykład na następny rok. Jeżeli się podrze, czy jestem zniszczona, to oczywiście wyrzucam, ale jeżeli się nadaje, to ją zostawiam. Więc trochę torebek miałam z zeszłego roku. Mam też 2 rolki papieru do pakowania, więc część rzeczy jednak włożyłam w pudełka, będę chciała je jeszcze okleić, ale czas tak zasuwa, że naprawdę nie wiem, czy zdążę, więc 90% rzeczy włożyłam już w torebki. Tak jest po prostu w tym roku łatwiej i szybciej. No, nie jest to może taki piękny, efektywny pakunek, ale jednak no, jest zapakowany. A ostatnio jeszcze jak robiłam sobie właśnie zamówienie na stronie Mamy Ginekolog, to dostałam do zamówienia taki
Oni co roku chyba to wrzucają, w tym roku były kolorowe. Taki zestaw zawieszek do prezentu właśnie z dziurką, że można sobie do... O Jezus, nie mogę się wysłowić. No do prezentu dowiązasz, dla kogo to jest. I zestaw naklejek. I ten zestaw mnie bardzo cieszy, bo właśnie jak zapakuję w pudełka, to sobie na pudełku nakleję karteczkę z napisem, dla kogo jest prezent. Także super, bardzo się cieszę z tego. A w ogóle najbardziej to podobają mi się prezenty pakowane w taki brązowy papier, przewiązane jutowym sznurkiem. Do tego właśnie można by było dołączyć taką karteczkę, taki bilecik albo naklejkę, albo właśnie podłożyć jeszcze pod ten sznurek gałązkę z żywej choinki, albo jakąś właśnie, nie wiem, własnoręcznie wykonaną, nie wiem, pierniczek dowiązać, czy jakąś laseczkę cukrową. Bardzo mi się to podoba. No ale niestety, w tym roku ja nie mam czasu na takie bawienie się, więc prezenty będą tak bardzo, wiecie, standardowo zapakowane, ale te naklejki i te karteczki do dowiązania przydadzą mi się. Tutaj w ogóle mam takie pudełko z tamtego roku, też w ogóle sprzed lat ja zbieram takie rzeczy. To są takie spinacze drewniane z Mikołajami, które też w tamtym roku na przykład dopinałam do prezentów z karteczką, dla kogo jest przeznaczony prezent. Mam też takie gwiazdki samoprzylepne. Takie mam też bileciki jeszcze kolorowe, więc może je wykorzystam, bo jeszcze są ok. Mam różne takie wstążeczki, także czymś tam na pewno odwiążę te prezenty. Mam nawet kawałek sznurka, bo w tamtym roku więcej zdecydowanie rzeczy pakowałam w pudełka i obwiązywałam sznurkiem. No w tym roku niestety trochę idę na łatwiznę, ale widzę, że mam jeszcze trochę tych spinaczy. Ten jest akurat z takim misiaczkiem świątecznym, więc na pewno to wykorzystam. Miałam przyjemność współpracować ze sklepem internetowym Le Cosmetic. Dostawałam do testowania kosmetyki marki Together i teraz też dostałam prezent świąteczny. Zaraz Wam pokażę, jakie to jest naprawdę przemiłe. Oprócz tego, że dostałam swój ukochany olejek Crystal Tears, który jeszcze jest zafoliowany. Naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczna, bo nie wiedziałam, że dostanę ten olej. Jest to produkt, który naprawdę ogromnie skradł moje serce. Ma przepiękny zapach, nie obciąża włosów, dużą pojemność, 125 ml. Pięknie się na tych włosach rozprowadza, odżywia je, ułatwia rozczesywanie, jest super. To jeszcze miałam dołączony do paczki taki prezent niespodzianka, pierniczki w słoiku. Przepięknie naprawdę to wygląda. Pan Steskal, Słodkie Studio. Pierniczki pewnie są zrobione specjalnie dla marki, która chciałaby dołączać do prezentu. Prezentów, czy do zakupów swoim klientom i bombka piernikowa. No dla mnie to trzeba być niezwykle zdolnym człowiekiem, żeby taką bombkę zrobić. Specjalnie jeszcze jej nie wyjęłam, żeby Wam pokazać. Tak opakowana w ładne takie pudełko, bombka z logo sklepu internetowego Le Cosmetic. Bardzo serdecznie dziękuję, jest przepiękna. Zaraz zawiśnie u nas na choince, tylko nie wyciągałam jej jeszcze właśnie, żeby Wam pokazać. I dostałam produkt do przetestowania, który jest dla mnie totalną nowością, bo musicie wiedzieć, że Together to nie tylko pielęgnacja, ale też stylizacja włosów. I ja akurat dostałam do przetestowania piankę do włosów z fytokeratinami, zaraz Wam przeczytam. Pianka strukturyzująca, średnio utrwalająca na bazie fytokeratin. Przywraca objętość cienkim włosom i jednocześnie je odżywiając, także bardzo fajnie. Moje włosy są cienkie, więc i zwiększona objętość i odżywienie zdecydowanie się przyda, nadaje połysk, nie obciąża, ułatwia i utrwala uczesanie. Z używania przyrządów do układania włosów na gorąco zapewnia ochronę oraz długotrwałe utrzymanie się efektów. Także jest to pianka stylizująca, a jednocześnie odżywiająca nasze włosy. 250 ml, bardzo ładne opakowanie, ja lubię takie proste formy, wszystkie do siebie pasują. Przepraszam, że pokazuję Wam zafoliowane, ale tak przyszły te produkty do mnie, więc ponieważ jeszcze ich nie używałam, nie odpakowałam tego. A drugim produktem dołożonym do serum do włosów Crystal Tears jest mleczko wygładzające. I ja mam wrażenie, że ja już to mleczko miałam, tylko skończyłam je chyba kiedyś na wakacjach i tam wyrzuciłam puste opakowanie, dlatego Wam nie pokazałam, ponieważ jest to mleczko wygładzające do włosów o działaniu nawilżającym, zapobiegającym puszeniu się. Dla mnie ideał. To jest mleczko bez spłukiwania, na wilgotne włosy odrobinę nakładamy i te włosy wtedy są gładkie, takie dociążone i nie są spuszone. Także zajrzyjcie, jeżeli macie ochotę jeszcze na jakąś stylizację do włosów profesjonalną. Są to włoskie kosmetyki. Jak na razie wszystkie się u mnie doskonale sprawdzają, także marce Le Cosmetic bardzo serdecznie dziękuję za słodkości i za możliwość przetestowania kolejnych produktów, tym razem stylizacyjnych.
Zabrałam się już również za robienie bigosu, robiliśmy z Bartkiem pierniczki, będę piekła pasztet, robiła śledzia i mamy nalewkę. Nie wiem, czy zdążę zrobić coś jeszcze, na razie tak nam idzie. Jeżeli chodzi o bigos, pachnie obłędnie w całym domu, już go nastawiłam dzisiaj, żeby sobie dochodził do siebie. Osobno w piecyku piekę mięso, bo ja zawsze mięso robię w piecyku osobno do bigosu, albo je gotuję, albo piekę w piecyku. W tym roku wybrałam opcję pieczenia w piecyku, także jak się upiecze, przez tydzień pokroję je drobno, dołożę do kapusty i cały dzień na wolnym ogniu dzisiaj będzie nam pachniał po prostu w całym domu. Wczoraj robiliśmy z Bartkiem pierniczki, był też z nami Artur, było dużo, dużo mąki, dużo bałaganu, w pewnym momencie była też Alicja, którą jedną ręką karmiłam, drugą ręką trochę pomagałam. Więc tyle, ile dałam rady przebitek zrobienia pierniczków, Wam nagrałam. A pierniczki w tym roku robiłam z przepisu Ani Starbach z Instagrama, bo zawsze robię z tej książki, którą Wam polecałam. W tym roku stwierdziłam, że wypróbuję coś innego. Muszę porównać w ogóle te przepisy, jak one się bardzo różniły. Pierniczki wyszły bardzo dobre, takie puchate. I one na razie są twarde, potem będą na wierzchu twarde, w środku mają być troszkę bardziej miękkie. Bardzo łatwo się wykrawały. Ciasto jak zwykle lepiło się do dłoni, bo jest z miodem, ale to można obejść podsypując sobie mąką, także zobaczymy. Przepis zostawię Wam na dole, zresztą chyba tam nagrywałam, że robię je z przepisu właśnie z Instagrama, a nie tym razem z książki. Także dzieje się, no u nas już bardzo czuć święta, że jest taka naprawdę na maksa krzątanina, już właśnie te prezenty, to gotowanie, gwar w domu, także no u nas już czuć, że te święta są bardzo, bardzo, bardzo blisko. Jestem ciekawa, jak jest w Waszych domach. A teraz jeszcze otworzymy sobie kalendarz, bo sama jestem ciekawa, co mnie tam ominęło przez te dwa dni, także zdejmuję ze statywu aparat i przełączamy się na kalendarz. Okej, to jedziemy do kalendarza. Powiem Wam, że palę tą świeczkę, jak jestem w pokoju, bo jak wychodzę, to od razu ją gaszę. To jest świeczka z Yves Rocher, z tej kolekcji świątecznej, o zapachu mrożonych owoców leśnych i mnie się ten zapach podoba bardzo. Dobra, a teraz idziemy do okienek, które... Czy ja 17 otwierałam? Okej, czyli tak, 17 była otwierana, no to 18. Dobra, to tu mamy 18, żebym się nie oparzyła, bo tutaj stoi pociąg, tutaj stoi ta świeczka. Spróbujemy tutaj, okej, od góry. Coś dużego, zobaczcie. Pełnowymiarowy produkt prawdopodobnie.
Scrub of your life. Oj, żeby można było tak wyskrobać, zeskrabować z życia to, czego nie chcemy, to by było super. Więc tu mamy peeling do ciała w dużej pojemności 200 ml. No ekstra, po prostu ekstra. Takiego w tubie jeszcze nie miałam, bo miałam taki w pudełeczkach. Także zobaczymy. All you need is scrub. Fajne. Zobaczymy. Bardzo jestem ciekawa zapachu, ale jestem na 99% pewna, że się nie zawiodę. Otworzymy jeszcze jedno okienko, 19. Już szukam 19. Wy już pewnie... O, ja już też widzę. Chciałam powiedzieć, że Wy już pewnie widzicie, ale ja już też widzę. A tutaj mamy jakiś maluszek i to jest Clean On Me. Przepiękny żel pod prysznic do mycia ciała o urzekającym kobiecym zapachu. Także dobra, 20 zostawiamy sobie jeszcze na później, a ten skrab wędruje do łazienki. W związku z tym, że już jest bardzo późno, dzień zleciał po prostu nie wiadomo kiedy, a ja muszę jeszcze zrzucić wszystko z karty i zmontować dla Was tego vloga. Przy sztucznym oświetleniu bocznej lampy biurkowej przyszłam się z Wami pożegnać i zaprosić Was na kolejne vlogmasy. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa. Cześć.